Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i witam was w halloweenowym maratonie. Na samym wstępie chcę powiedzieć, że po wbiciu 1500 łapek w górę od razu publikuję kolejny film na kanale. Oraz co? Standardowo możecie wbić na mojego Instagrama, za każdego followa odwdzięczam się serduszkiem pod waszym zdjęciem. Także ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pewien twórca w serwisie YouTube wraz ze znajomym odpala petardy z okazji 4 lipca, gdy nagle słyszą przerażający krzyk dobiegający z lasu. Chłopacy postanawiają wyśledzić to coś po dźwięku i po niecałej minucie stoją bardzo blisko humanoidalnej istoty, która po krótkiej chwili postanawia gonić chłopaków. Jak dla mnie raczej nie jest to żaden fotomontaż. Być może jeden ze znajomych umalował się na to coś lub chłopacy nagrali coś naprawdę niepokojącego. What the hell? What the hell? Twórca kanału Johnny Paranormal postanowił udać się do nawiedzonego lasu Aokigahara, który słynie z tego, że jest lasem samobójców. Mężczyzna postanowił podgłośnić swój mikrofon, aby nagrać dźwięki paranormalne w lepszej jakości. Po krótkiej chwili mężczyzna łapie pierwsze dźwięki, a następnie różne słowa, wypowiedziane przez facetów, jak i kobiety. Cały film trwa około 1,5 godziny, co przyczynia się do tego, że mogę stwierdzić, iż nagranie być może jest autentyczne. Jeżeli chcecie, link do całego nagrania standardowo znajduje się w opisie. YouTuber Bluzak12 postanowił wraz ze znajomym wybrać się do rzekomo nawiedzonego lasu. Po krótkim czasie natknęli się oni na stos brudnych ubrań, na którym leżała biała maska. Po krótkiej chwili odnaleźli kolejną, która tym razem była zawieszona na drzewie. Jeden z chłopaków postanawia zabrać przedmiot ze sobą, jednakże w pewnym momencie z zarośli wybiega ktoś przybrany na czarno, który na twarzy ma założoną maskę. Rzuca się w pogoń za chłopakami, a oni w przerażeniu uciekają. Jak dla mnie, te nagranie być może jest fejkiem. A wy co sądzicie? Możecie napisać mi w komentarzu poniżej. The hell, do you see that over there? What? Oh shit! What the? Oh. 14 lipca 2011 roku użytkownik Hall Bible usłyszał dziwne odgłosy dochodzące z jego ogrodu. Oczywiście postanowił iść sprawdzić, co może być przyczyną tych dziwnych dźwięków. Jak możecie zauważyć, chłopak na swoim nagraniu uwierzcił dziwną kreaturę, która w sumie trochę przypomina Rejka. Jednakże postanowiłem poczytać komentarze pod filmem i zauważyłem, że dość duża ilość osób napisała, że widziała podobne stworzenie w stanie Oregon. What the heck is that? Oh my God! Także to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o strzeleniu łapki w górę po wbiciu 1500 lajkaczy. Od razu publikuję dla was kolejny film. Ja już nie przedłużam, życzę wam udanego Halloween. Mam nadzieję, że słyszymy się już za chwilę. Trzymajcie się. Cześć.